I o taki zestaw nam wyszedł z tego małego ciągniczka i RCW od Michała i Marleny z kanału AgroLovers. Bardzo ładnie odszykowany, całą skrzynię nowo wyspawał, pomalował, światła, naklejki. Naklejki to Marlena naklejała. No i tak to wygląda. Dzisiaj będę siał, nim siał wapno. Tutaj to moje z Nordkalku Magmix, coś takiego, i zobaczcie, nieprzykryte, nie wiem jak to będzie szło, i standard kalk. Zaczniemy chyba od tego. Tato już jedzie. Zaczniemy od tego i zobaczymy jak to się będzie rozsiewało. Nie wiem czy nie za mokre. Tyle deszczu było, jak wiedział, to bym przykrył, no. Tyle co lało. I dzisiaj też ma padać, ja już mam dość. Możecie sobie wziąć trochę tego deszczu. Może nie będzie tak źle. Właśnie. Chyba trzeba zamknąć. O, nie powinno się sypać już. Wprawdzie nie mam daleko. Tam gdzie obornik był zrzucany, tą drogą muszę jechać. Powiem wam, całkiem nieźle to wygląda. Wydaje mi się, że powinno pójść. Ale wydaje mi się. Chyba, że się mylę. Zaraz przejdziemy jeszcze, zobacz, pokażę wam to miejsce na silo zbożowy. Powiem wam, że płyty jeszcze nie mam wylanej. A może jak ktoś ma jakieś moce przerobowe, to może się odezwać na maila, w opisie podam. O, tutaj. Więc płyta będzie płyta 5x5 bodajże. O, tu jest palik, tu jest drugi palik, tu, o, i w tym miejscu ma być ta płyta 5x5. No to oczywiście trzeba koparką, no to koparkę by się załatwiło, szalunek, zbrojenie zrobić, gruszkę zamówić i wylać. Kurczę, ale dzisiaj jesienna już pogoda. A ma jeszcze dzisiaj padać. A już myślałem, że to będzie koniec, a to się, te opady chyba się nigdy nie skończą. Dobra, ile? Otworzyć do tej kreski. O, na jakieś dwa palce. Może tu troszeczkę więcej. Dobra, zobaczymy jak to będzie tak szło. Jakim to biegiem jeździć? Jedynką? Zobaczymy jedynką.
Dobra, powolutku, wałek mam ze sprzęgłem w razie czego. Dobra. Bez siewa. Jest! Elegancko. Super. Super wapno. Tyle wody, co w niego wlało. Ekstra. Jedynką chyba będzie w sam raz. Teraz zobaczymy, jaką prędkością jedziemy. Godzinę. Może za szybko? Nie, chyba nie. Fajnie, że słychać po tym, po ściernisku, że rozsiewa. I widać też na czarnym. Nagrywasz? Nagrywasz. No. Kupiłem nową kamerkę i GoPro się obraziło i już mi coś fochę strzela. Powiecie, że za wcześnie się ucieszyłem, że się fajnie rozsiewa? Nie, bo się rozsiewa, tylko że akurat konstrukcja tego rozsiewacza, rozrzutnika, nie wiem, jest taka, że po prostu jest tutaj za gęsto tego. Za gęsto jest tego i się zawiesza, tak? Te płaskowniki tutaj. Więc widziałem kiedyś kula jeździł w powszech pola, żeby po prostu to leciało. No ja tutaj nie mam takiej możliwości. Tutaj nie mam takiej możliwości. I dobra. Dobra, już tu mam obsiane, tylko resztkę chcę jeszcze wysiać. Dopiero przestał deszcz padać. Znaczy no, popadało już. I ten. Michał mówił, że właśnie, mówi, jak będzie ci się na tym zawieszać, to spróbuj odkręcić, więc muszę to wysiać i spróbujemy odkręcić. Jeszcze tam taśma troszeczkę się schodziła na jedną stronę. To też metodą prób i błędów ją wyregulowałem. Nie wiem, czy jeszcze zaczyna ją naciągać. Zaraz zobaczymy, jak to pójdzie. No. A jak sobie radziłem? Trochę szuflą. Ten czubek rozrzucałem. A później jak jechałem ten. O, jechałem tutaj przez środek, to na środku kółka robiłem. O, coś takiego. O, i ona się. O, widzicie? I ono się ładnie zsypywało. No, a już tutaj nie będę jechał do końca, tylko zawrócę. No, i akurat wszystko wysieję. No, i pojedziemy. Zaraz to odkręcę i pojedziemy na, jak załaduję, pojedziemy na nową dzierżawę. Tylko zastanawiam się, to cicho burza, tylko zastanawiam się, jakie wapno rozsiać tam. Czy to magnezowe, czy... Dobra, to jeszcze sobie zwolnię. Czy ten standard kalk, to zwykłe. Ale pod jęczmień o zimy może lepiej.
Może lepiej magnezowe, co? Jęczmień lubi magnez. Dobra, odkręcanie kraty i ładowanie wapna i będziemy siać na cichoburzu, ale o tym dowiecie się z następnego odcinka, bo wyjdzie za długi odcinek, a tak wiecie, już macie wstęp do następnego. Dobra, jeszcze zamkniemy klapę. Jest strasznie mokro na polu, jest bardzo mokro na polu. O, już tutaj się szczelina zrobiła, ale jeszcze pewnie będę musiał troszeczkę wyregulować, żeby po prostu, bo tu gdzieś zaczęło na jedną stronę schodzić. No, tak to wygląda. Dostęp do śrub jest. Jest, ok. Jest. Dobra. Czyli zamykamy. Zamykamy. Trochę mi tutaj łopatki zabiło. Mokre. No mogłem przekryć to wapno, powiem wam. Pewnie suche lepiej by się rozrzucało. Tego jeszcze nie grali. Dobra, pozdrawiam. Kurczę, no nawet kurier mnie na polu złapał. Widzieliście? Mówi, że mnie ogląda i ma dla mnie paczuszkę. Dobra, chowamy do środka. I ten. A co to jest, to nie wiem. Co to jest? Zobaczcie. Miodek. Od tego pana. Co miał u mnie na fasoli ule. Spadziowy. Spadzi liściastej. Ale kurczę, są różne rodzaje. Zobaczymy ten. Ciężko wyciągnąć. Dobrze zabezpieczone. Teraz są takie same, ale zobaczcie. Mamy miód fasolowy, nektarowy, fasolowy. Pewnie z mojej fasoli. Gryczany i tutaj ze spadzi liściastej. Super. Super, bardzo się cieszę. Pozdrawiam i dziękuję za miody.